Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, pytamy o to, co się stało z polskimi kobietami. One się ostatnio bardzo uaktywniły, a ich symbolem jest Marta Lempart. I o tym, co się stało z polskimi kobietami, porozmawiamy z przedstawicielami dwóch płci, bo u nas jeszcze ta poprawność polityczna nie obowiązuje i w dalszym ciągu uważamy, że te płci są dwie. Agnieszka Siewierniuk-Maciorowska, portal Dzień Dobry Białystok jest z nami. Dzień dobry. Pani Agnieszko, pani redaktor, i Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl. Czekamy jeszcze na połączenie z Markiem Formelą z Gazety Gdańskiej. Jak nam się uda, to do nas dołączy. A zacznijmy może od prezentacji kobiety, symbolu kobiet polskich Anno Domini 2020. Ja nazywam się Marta Lempart i jestem organizatorką tej demonstracji, a Kaczyński może wy**ać. Czyli poszły wszędzie, żadnego na chodniczku, żadnego na kawałku ulicy. To jest nasz festiwal wolności, to jest nasze miasto, to jest nasz kraj, to jest nasze k***ce. Jeśli ktoś pokaże dowód, to cała ta akcja nie miała sensu. Mamy nic nie zdecydować, bo za każdym razem, jak ja zaczynam mówić, to wyłączacie to godno. No brawo, dowódcy! Brawo! Właśnie, pani Agnieszko, pani Marta Lempart mówi, że posługuje się takim językiem i jej koleżanki i młode kobiety demonstrujące, bo po prostu tak się w domach mówi. No to może u niej tak się w domach mówi, w normalnych domach tak się raczej nie mówi. Kultura osobista, właśnie sposób bycia, sposób zachowania wynosi się z domu. Tego nie uczy się w szkole, tego po prostu uczą rodzice, uczą dziadkowie. I nie ma tutaj takiej sytuacji, żeby, no, to tylko w rodzinach patologicznych takie sytuacje są możliwe. Ja jak patrzę w ogóle na to, na ten, to ciężko nazwać dialogiem, po prostu na tę całą sytuację, w ogóle tę wulgarność, bezczelność, ordynarność, nie ma to nic wspólnego z kobietami. Ja na przykład powiem szczerze, że no, ja mam taki mocny charakter, można powiedzieć, że potrafię nie szczędzić w słowach, no ale w miejscu publicznym jednak człowiek inaczej się troszeczkę zachowuje niż w gronie swoich najbliższych, gdzie tam czasami zdarzy się, że przekląć, no ale na pewno nie w takich słowach. W każdym razie mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Zaczęłam mówić o tym, że mam taki dosyć mocny charakter, bo to jest fakt. Ci, którzy mnie znają, wiedzą doskonale, że ciężko jest, ciężko jest nie zdominować. Ale ja nie muszę, żeby przeforsować swój jakiś punkt widzenia, swoją rację, używać takich wulgaryzmów. No i jednak mimo wszystko, mimo swojego mocnego charakteru, jestem jednak kobietą. Lubię dostawać kwiaty, lubię dostawać komplementy. W ogóle bardzo bym chciała, żeby wrócił ten piękny zwyczaj, na przykład całowanie kobiety w rękę, bo to zanika. No to chyba każda kobieta lubi. Ja mówię o takich normalnych kobietach, które chcą być kobiece, czują się kobiece, a to, co prezentuje pani Lempart, nie wiem, na jakiej zasadzie ona uzurpuje sobie prawo do tego, żeby być przedstawicielką kobiet, bo w mojej ocenie nie jest. Startowała niedawno w wyborach, wyborcy powiedzieli jej, że ma się oddalać. I to jest w zasadzie tyle. I nie ma ona żadnego ani prawa, ani moralnego, ani żadnego kobiecego, żeby reprezentować jakieś tam kobiety. Jeżeli może kogokolwiek reprezentować, to tylko i wyłącznie patologie, po prostu jakieś patologiczne odłamy, które nie potrafią zachować się ani w miejscu publicznym, ani się wyrazić, ani wyartykułować, czego one chcą. Bo ja powiem szczerze, dzisiaj akurat rano byłam w programie Jedziemy, też poruszaliśmy między innymi ten temat, i zastanawiałam się, o co w zasadzie chodzi pani Lempart, czego ona chce.
No to mamy kobiecy punkt widzenia, a teraz poprosimy o męski punkt widzenia. Wojtku, kiedyś była partia kobiet, pani Jezus, wyleciało mi nazwisko z pamięci. Chyba Manuela Gretkowska, tak, założyła tą partię. No straszne łomoty dostawały kolejne kandydatki w różnego rodzaju wyborach w tej partii. Pani Gretkowska nie potrafiła porwać kobiet, a już o demonstracjach ulicznych nawet nie będę wspominała, bo ich nie było. Co takiego jest w Marcie Lempart, że jednak no coraz mniejsze, ale te tłumy za nią idą. No ostatnio mówiło się, że ten strajk wygasza, potem mieliśmy już taką rozróbę w Warszawie z udziałem parlamentarzystów, że właściwie o niczym innym od dwóch dni media nie mówią, tylko o tym. Znaczy, no, dlaczego pani Marta Lempart skończy jak partia kobiet, a na pewno tak skończy? No dlatego, że to jest taki klub dla wybranych, dla wielkomiejskiej, a niestety chuliganerii troszkę ideologiczno, ale no nie tylko ideologicznie, jak się okazuje. A to jest osoba, która poraża to tym takim ekstremizmem, prawda? A to zawsze jednak odstrasza tę większość, choć milczącą większość kobiet. Ale zgoda, Olu, tak, tu muszę się z tobą zgodzić, że ona ciągle przyciąga. Nie ona przyciąga. Nierozwiązany problem aborcyjny, nierozwiązany problem walki o życie, a to przyciąga kobiety, a mianowicie jest cała masa kobiet, które znam osobiście, którym naprawdę daleko do opozycji czy do lewactwa, no które poczuły się w jakiś sposób zdradzone, które się poczuły wykorzystane i które nie zgadzają się z decyzją Trybunału Konstytucyjnego. I tu nie są kwestie prawne, ponieważ Trybunał to, co zrobił, musiał zrobić. Innego orzeczenia nie mógł Trybunał na bazie obecnie obowiązującej Konstytucji, ustawy zasadniczej, nie mógł podjąć innej decyzji. Natomiast no, miejsce było, czas był nieszczególny i tu chyba się wszyscy zgodzimy. No tak, ale Wojtku, ale przecież im nie chodzi o to, żeby Trybunał... I mnie, Olu, tylko pytałaś, dlaczego te kobiety ciągle za nią idą. One nie idą za nią, moim zdaniem. Wiele tych osób idzie dlatego, że są wściekłe, sfrustrowane, przestraszone. Natomiast widzimy, że w tych grupach nie ma już właściwie tak zwanych normalnych ludzi. Znaczy nie ma osób, które zachowują się w sposób spokojny, stonowany. Oczywiście wyrażają swoje emocje, ale tam mamy do czynienia już właściwie tylko i wyłącznie z bojówkarzami, ale i dzieciarnią, która za tym idzie. Ale sprzeciw usunięcia tej przesłanki eugenicznej z tych norm dopuszczających aborcję zamienia się w wykonaniu pani Marty Lempart i jej towarzystwa w żądanie dostępności aborcji na życzenie. A pan Kasprzak, który został powołany chyba, o ile dobrze wiem, do Rady Konsultacyjnej, zwanej rewolucyjną, tak, ja ją nazywam wręcz rewolucyjną, mówi o aborcji do 9 miesiąca ciąży, do narodzin. Ale dobrze, teraz pani Agnieszka, bo mówiłyśmy o tym na początku, że tak się w domach polskich nie mówi. Ale jeżeli ktoś, kto zawsze znajdował się w gronie, no powiedziałabym, autorytetów, czyli pisarzy, takich jak Marian Urowski, taki wypuściła wpis na Facebooku, ja zaraz państwu to pokażę, oczywiście zaczerniłam te miejsca, gdzie są używane kiepskie słowa, pani Nurowska, nie odnosząc się do tego strajku, ale mówiąc o sytuacji związanej z COVID-em, będę kleła, ten pier Duda odmawia pomocy, ilu Polaków umarło z kur, zwraca się do prezydenta, jesteś jeban mordercą i będziesz musiał tym żyć. Pani Agnieszko, jeżeli ktoś, kto tak jakby powinien kształtować wzorce literackie, piękno polszczyzny, języka, pozwala sobie na taki wpis, to co my się dziwimy, że pani Marta Lempart idzie środkiem ulicy i krzyczy do mikrofonu wypier? Ja nie wiem przede wszystkim, w jakim stanie pani pisarka pisała ten wpis, tak? Może była pod wpływem jakichś środków odurzających, ja tego nie wiem, po prostu nie będę wnikała. Natomiast faktem jest, że już jakby dawno nasza literatura, ona, nie tylko literatura, ale też jakby w ogóle kultura, zeszła na zupełnie inne tory, niż jeszcze była kilka lat temu, czy nawet, nie mówię, gdzieś tam dalej, tak? Wystarczy popatrzeć na przedstawienia teatralne, ale też na literaturę i na muzykę, na teksty. Teraz w tej chwili jakby kulturą jest to, co jest szokujące, tak? Niedawno przecież w Białymstoku mieliśmy wystawę w Galerii Arsenał, to jest Galeria Sztuki Nowoczesnej pod tytułem Nóż w damskiej części ciała, tylko wulgarnie nazwanej, tak? I to przygotowała tę wystawę kobieta, więc no, jeżeli takie rzeczy są prezentowane jako
kultura, jako coś, do czego możemy się odnosić, robi to kobieta. Ja nie uważam, że to jest właściwy kierunek, no ale w tą stronę to wszystko jakby się przesuwa, bo dzisiaj nie chodzi o to, żeby coś chyba zaprezentować ciekawego, ale żeby, czy wartościowego może, ale żeby zszokować. Ale żeby zakończyć czymś pozytywnym, to nie jest tak, że panie z ogólnopolskiego strajku kobiet tylko się posługują wulgaryzmami, one także dbają o polską tradycję i mają pewien pomysł i zaraz państwu pokażemy, na czym ten pomysł polega. Ponieważ 11 listopada od lat wygląda u nas tak, że bojówki Bąkiewicza, naziolscy bandyci latają tutaj po ulicach i świętują ich zdaniem odzyskanie niepodległości. My zmieniamy tą tradycję. Od dziś, ponieważ Polska jest kobietą, będziemy świętować Dzień Niepodległości 28 listopada. Piękna inicjatywa. Polki, Dzień Niepodległości, wyzwolenie. Tylko to była pani Agnieszka Czeredarecka. Proszę państwa, musiałam sprawdzić w internecie, kto to jest. Okazuje się, że to jest działaczka warszawskiego strajku kobiet, która organizowała słynne czarne marsze w 2016 roku. Nawet dostała za to nagrodę Gazety Wyborczej. No ale pierwszy raz się z panią zetknęłam. Myślę, że państwo też i wysłuchaliśmy tego, co ma do powiedzenia. Wojtku, myślę, że gdyby historia była bardziej znana pani Czeredareckiej i innym paniom, to troszeczkę by uważały z tymi kobietami, które sobie wywalczyły te prawo wyborcze, bo to sądząc z historii lat 1914-1918 to tak nie do końca było. Gdyby nie panowie, to by tego prawa wyborczego nie miało. No nie było, choć warto zwrócić uwagę, że Polki były no właśnie tą grupą w Europie kobiet, które jako jedne z pierwszych uzyskały prawo wyborcze i dobrze. Natomiast zwróćmy na jedną rzecz uwagę. To jest bardzo typowe dla komunistów, właściwie dla bolszewi, bo ja pozwoli Żolu i drodzy państwo i pani Agnieszko, że będę jednak używał tego określenia w stosunku do tego towarzystwa i tego rewolucyjnego komitetu, z którym mieliśmy przed chwilą do czynienia, to jest atak zawsze na symbole. Co jest dla tych grup groźne? Polska, niepodległość, kościół, rodzina, pewna symbolika, która jednak spaja nas społecznie, tak? Jest właśnie tym zaczynem, na którym rośnie wszystko i we wszystko się zamienia. A i właśnie ten atak ma nastąpić. My jesteśmy tego świadkiem. Proszę państwa, musimy kończyć, chociaż pewnie moglibyśmy w tym gronie długo na ten temat rozmawiać, ale będziemy do tematu wracali, bo rzeczywiście ten atak na symbole i na podstawy tego, co jest tradycją i historią, ale także teraźniejszością Polski jest coraz brutalniejszy, coraz wulgarniejszy i coraz bardziej nas dotyka. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, portal Dzień Dobry Białystok. Dziękuję bardzo pani redaktor. Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl. Dziękuję panie redaktorze. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.